Piłkarze GKS-u Tychy wrócili po dwutygodniowych urlopach. Dziś pierwszy trening, a razem z nami trener zespołu, pan Kamil Kiereś. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Panie trenerze, pan miał w ogóle czas, żeby trochę odpocząć, bo miał pan zdecydowanie krótszy urlop niż zawodnicy. No mało czasu, dwa tygodnie przerwy, ale to też taka dwutygodniowa przerwa nieprzeznaczona na odpoczynek, bo też konstruowanie pewnych rzeczy na nowy sezon, zbudowanie przygotowań, ale też analiza kadry, drużyny, to wszystko zajmowało trochę czasu. Też wizytowaliśmy ośrodek w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie pojedziemy na zgrupowanie, także trochę tego czasu mimo wszystko dla odpoczynku było mniej. Jak teraz będą wyglądały te pierwsze dni, tygodnie? Czy ten okres w ogóle przygotowawczy letni to nie jest długi okres. W zasadzie mamy 5 tygodni do meczu już pierwszoligowego. Ten tydzień pierwszy tutaj na obiektach w Tychach. Najczęściej będziemy tutaj gościć na boiskach, tutaj boisku Z, ale też praca na siłowni, także to wszystko w Tychach. W niedzielę już drużyna wyjeżdża na zgrupowanie do Grodziska i tam po noclegu w poniedziałek rozpoczyna 10-dniowe zgrupowanie. Będą tam 3 sparingi i można powiedzieć, że po takich 2,5 tygodniach kończy się taki ciężki okres, powiedzmy, przygotowań do ładowania i wchodzimy w okres później troszkę schodzenia z obciążeń i grania też tych takich sparingów już kluczowych. Trzeba wiedzieć też, że Puchar Polski troszkę jest w tym okresie taki, powiedzmy, niewdzięczny okres na rozgrywanie Pucharu Polski, bo praktycznie umiejscowiony w samym okresie przygotowawczym, ale na pewno będziemy grać o zwycięstwo. Jakub Kowalski został nowym zawodnikiem GKS-u Tychy. To będzie na pewno poważne wzmocnienie drugiej linii. Znaczy, założenie nasze jest takie, żeby ściągać zawodników, którzy wzmocnią zespół, którzy nie tyle wzmocnią rywalizację, ale staną się taką mocną częścią zespołu. Potrzebujemy też jakości, dużej jakości w zespole. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, nie chcę mówić też o rzeczach, które, powiedzmy, nie nastąpiły, a mogą nastąpić. Tak, wiadomo, że klub pracuje nad kolejnymi transferami. Naszym założeniem nie jest ilość, ale przede wszystkim jakość. Nie jest to takie proste. Rynek nie jest aż tak bogaty. Nie wiadomo, powiedzmy, w jak duże, powiedzmy, obfite owoce. Po prostu trzeba umiejętnie wybrać zawodników, dokoptować tak, żeby pasowali tutaj do drużyny. Ale oczywiście, jak jeszcze wracam do Kuby Kowalskiego, założenie jest takie, żeby była ta jakość wzmocnienia, ale wiadomo, że wszystko weryfikuje boisko. Były pierwsze pożegnania. Planujemy jeszcze jakieś pożegnania i ewentualnie ilu nowych zawodników widzi pan jeszcze w składzie GKS-u? Znaczy, naszym założeniem już z pozycji tej zimy, tak, kiedy przygotowywaliśmy się do tej walki kluczowej, awans do pierwszej ligi, było to, żeby nie było w drużynie rewolucji, ale przede wszystkim ewolucja, żeby stopniowo zmieniać kształt drużyny. Zależało nam na tym, żeby wybudować liderów w szatni, tak? Żeby szatnia się scementowała, żeby umiała poprzez ten kolektyw reagować w takich trudnych sytuacjach, których w czasie sezonu nie brakuje, i myślę, że to było też bardzo dużym sukcesem i podłożem funkcjonowania drużyny na wiosnę. Tutaj tych pożegnań nie ma zbyt dużo, tak? Wiadomo, że Łukasz Krzycki, Łukasz Bocian to byli zawodnicy, którzy z pozycji wiosny nie funkcjonowali w pierwszym zespole. Mieli poważne urazy i tutaj klub z nimi kontraktów nie przedłużył. Odchodzi Michał Glanowski, Marcin Wodecki. Wiadomo, że każde pożegnanie nie jest przyjemną chwilą dla zawodników, jak i dla klubu, ale też dla drużyny, tak? Bo wiadomo, że są zawodnicy, z którymi szatnia się zżyła. Ale tak jest życie. Pewne zmiany muszą następować, jeżeli klub ma się rozwijać, klub ma dążyć do czegoś, nie wiem, dobrego, tak, co ma zostać zbudowane w przyszłości, no to ta ewolucja powoli musi następować. Zawodnicy muszą przede wszystkim pokazywać dużą jakość i wszystko robić, żeby, powiedzmy, nie być tymi zawodnikami, którzy czasem odpadają. Wydaje mi się, że jakość sportowa, jeżeli zawodnicy będą się bronić sportowo, to i będą z tym klubem podążać na długim odcinku. Znamy terminarz pierwszej ligi, trzecia kolejka, Stadion Miejski Tychy i spotkanie z Górnikiem Zabrze. To będzie taki pojedynek chyba, na które będą zwrócone oczy całego kraju.
Na pewno, jeżeli chodzi o taki aspekt marketingowy, otoczkę tego spotkania, rankę przeciwnika, wiadomo, Górnik wielokrotnie zdobywał Mistrzostwo Polski, klub z olbrzymimi tradycjami, jakby nie mówić, jeszcze parę miesięcy temu, miesiąc temu praktycznie dzieliły nas dwie klasy różnicy, a teraz już w niedługim czasie spotykamy się w stawce pierwszoligowej. Będzie to wydarzenie, ale niemniej nie zapominajmy o tym, co będzie dwa tygodnie wcześniej, czyli inauguracja w meczu z Siedlcami, później wyjazd na Sandecję. Nie możemy tak, na pewno możemy spoglądać na mecz z Górnikiem, ale nie możemy zapominać o tym, co w pierwszej kolejności przed nami. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.